na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek z serii Minimalizm w podróży, ponieważ już w poniedziałek, dzisiaj jest sobota, lecę na miesiąc do Azji i spakowałam się z mojego kankena. To jest kanken taki z komorą na 15-calowego laptopa, więc jest on odrobinkę większy niż te klasyczne kankeny. One, te klasyczne chyba mieszczą 16 litrów, a ten ma 18 litrów. Także tym razem jeszcze bardziej minimalistycznie niż zawsze. I nie ukrywam, że tym razem było to dla mnie trochę wyzwanie spakować się w ten plecak, ponieważ najdłużej jak podróżowałam tylko z nim, to był tydzień na Islandii, a tak zawsze na takie dłuższe wyjazdy brałam mój plecak 30-litrowy, także było to wyzwanie. Na dodatek tym razem biorę ze sobą cały mój sprzęt do nagrywania, który zajmuje tutaj tak naprawdę najwięcej miejsca, no ale zaraz Wam to wszystko pokażę. Zanim przejdziemy do plecaka, to klasycznie powiem Wam i pokażę, co zakładam na siebie na drogę. I tak jak zawsze w podróży towarzyszyć będzie mi tanerka. Ona ma tutaj ten pasek z trucikami, dzięki czemu tego paska nie można tak łatwo przeciąć. Jest też odporna na skanowanie kart płatniczych, także dosyć bezpieczna opcja. No i tutaj mam paszport oraz w podróży będę miała mój telefon i później jakąś tam lokalną walutę, jakieś drobniaki na najbardziej potrzebne rzeczy. No i moje ubrania na drogę. Oczywiście bielizna, skarpety. Jako stanik biorę ze sobą taki topik. On jest w ogóle z wielorazówki. I lubię go, dlatego że można to nosić zarówno jako taki stanik sportowy z małym suportem. Można też nosić to po prostu jako stanik pod ubrania, ale również jako po prostu taki top, bo jest to dosyć zasłaniające, także nie czuję się w tym jak w staniku. Także po prostu taki przedmiot wszechstronny, wielofunkcyjny. Na drogę zakładam klasycznie czarne leginsy, czarny t-shirt i czarną bluzę. I to jest moja najcieplejsza rzecz na podróż i taka jedyna rzecz z długim rękawem. Okej, czas na plecak. Zacznijmy chyba od tej najbardziej oczywistej rzeczy, czyli od kieszeni na laptopa. I ku zaskoczeniu nikogo, mam tu laptopa. Z tym, że mam laptopa w etui, mimo tego, że tutaj jest jakaś taka pianka w tym plecaku ochronna, bo no jest to plecak przystosowany do noszenia w nim laptopa, no to wolę mieć jeszcze osobno to moje etui, tak dla bezpieczeństwa. No i w etui jest mój laptop, a w przedniej kieszonce mam jeszcze zeszyt i ściereczkę. Tutaj w tej bocznej kieszeni mam statyw. I chciałam wziąć butelkę na wodę wielokrotnego użytku, ale niestety nie mam już na nią miejsca. Statyw jest dla mnie teraz większym priorytetem, dlatego biorę statyw. W następnej kolejności mała kieszonka z przodu. I tutaj mam taki mały portfelik, portmonetkę. Nie chciałam brać mojego normalnego portfela, ponieważ jest on ciężki, a tak naprawdę w portfelu jedyne co potrzebuję to kartę płatniczą i dowód osobisty i legitymację studencką. A dlatego po prostu mam to wszystko tutaj w tym portfeliku, który jest o wiele lżejszy, mniejszy i cieńszy. Następnie długopis, batonik, moje aparaty retencyjne na zęby. Bardzo nie lubię tego, że muszę je wszędzie zabierać. Słuchawki. Chusteczki, kabel do ładowania telefonu w samolocie, bo on właśnie ma tutaj taką końcówkę na USB. I spork, czyli łyżko, widelec z drewna, jest bardzo leciutki i naprawdę przydaje się wielokrotnie w podróży. Także to tyle, jeśli chodzi o tą małą kieszonkę z przodu. Mam jeszcze takie tutaj dwie małe kieszonki z boku. I w tej dolnej mam tylko balsam do ust, a w górnej takie dwa awaryjne tampony i gumkę do włosów. Także została nam już teraz tylko ta główna komora, główna część plecaka. I tutaj jeszcze zmieści się aparat, którym teraz nagrywam. Możecie mi życzyć powodzenia. I lubię właśnie w tym plecaku to, że można go otworzyć praktycznie jak walizkę. Prawie do końca. Co jest niesamowicie wygodne w podróży. Tym bardziej, kiedy mamy ten plecak taki naprawdę naładowany. Okej, najpierw takie rzeczy, które po pewnym czasie znikną, czyli przekąski. Lubię zawsze wziąć coś ze sobą, bo wiadomo, na lotnisku przekąski są bardzo drogie, a w podróży różnie bywa. Na przykład kiedyś linia lotnicza Qatar Airways zapomniała mojego wegańskiego posiłku i
nie miałam posiłku na pokładzie. Więc, znaczy miałam, bo coś tam mi wykombinowali, ale no nie było to nic przyjemnego, więc w razie czego na takie długie podróże lubię mieć coś zawsze ze sobą, więc mam tutaj orzechy, takie zdrowe, owocowe żelki, batonika i dwa wegańskie sękacze, także taki zestawik awaryjny. Kolejna rzecz, którą tutaj mam, to opakowanie tamponów i jest to kolejna rzecz, którą zużyję na tym wyjeździe. Po prostu biorę to ze sobą, dlatego że w niektórych krajach jest problem z dostępnością tamponów i o ile nie spotkałam się z problemem dostępności podpasek, praktycznie wszędzie można je dostać, tak, tampony bywają niedostępne w niektórych miejscach, plus też coś, co w jakimś stopniu też ma dla mnie znaczenie, to, że takie produkty higieniczne są często o wiele droższe w niektórych miejscach, na przykład na Martynice, strasznie drogie. Strasznie. Dlatego biorę jedno opakowanie, bo wiem, że i tak je zużyję. Kolejny taki mój must have, czyli okulary korekcyjne. Na co dzień noszę soczewki, ale czasami lubię nosić okulary, plus na wieczory i poranki, kiedy soczewek nie mam. Zawsze lubię też brać ze sobą jakąś książkę na podróż, tym bardziej jeżeli jadę na długo. Raz nie wzięłam książki i bardzo tego żałowałam. A dlatego teraz już zawsze biorę książkę, nawet pomimo tego, że jest dodatkowy ciężar. Trudno, wiem, że podziękuję sobie za to w trakcie wyjazdu. Następnie taka prosta, bawełniana torba do chodzenia na plaży, po mieście, gdziekolwiek, do noszenia zakupów. Po prostu jest to bardzo wszechstronna rzecz i też biorę chyba praktycznie wszędzie ze sobą. Okej, przechodzimy do takiej bardziej ciekawej rzeczy może dla oglądających, czyli kosmetyczka. Ja od razu mam wszystko już w tych woreczkach, tak jak trzeba mieć na lotnisku, po prostu, żeby tego nie przykładać. Po prostu tak to, tak z tym podróżuję. I staram się zawsze brać ze sobą takie minimum tego, co potrzebuję i tak jak w domu mam trochę bardziej rozbudowany skincare, tak na wyjazdach biorę takie absolutne niezbędniki. Mam tutaj płyn do soczewek, dezodorant w kostce. Tutaj w tym pojemniczku mam krem nawilżający. Kolejny niezbędnik, czyli szampon w kostce, który pokazuję chyba na każdym odcinku z tej serii, bo w zasadzie tylko tego używam, jeśli chodzi o mycie włosów, ciała, czy nawet jako zamiana kremu do golenia. I aktualnie używam szamponu z czterech szpaków, który kupiłam w wielorazówce. I to nie jest odcinek sponsorowany, ale z wielorazówką współpracuję afiliacyjnie. To znaczy, że jeżeli użyjecie mojego kodu, który daje Wam 10% zniżki, ja również otrzymam małą prowizję z Waszych zakupów. Także jeżeli akurat potrzebujecie czegoś z tych rzeczy, które tutaj wymieniam, czy w ogóle chcecie sprawdzić ten sklep, gdzie głównie są produkty zero i low waste, to polecam robić zakupy z moim kodem Aleksandra10, macie 10% zniżki. No i ja też coś z tego mam, więc wszyscy są zadowoleni. Następnie szczoteczka i pasta do zębów. SPF do twarzy. Zaczęłam używać SPF-u. Czekam na brawa. Następnie maść na kolana, której czasami potrzebuję. Biorę też takie dwie próbki kremu nawilżającego do rąk i stóp, po prostu gdyby moja skóra była sucha. Ja zazwyczaj nie używam jakichś balsamów, kremów do ciała, ale mam takie małe próbki, które ważą tyle co nic, więc mogę je wziąć. I właśnie bardzo lubię na wyjazdach korzystać z takich rzeczy. Jak po prostu robiąc gdzieś zakupy dostaję próbki, to właśnie bardzo lubię brać je na podróż, bo to jest bardzo proste, szybkie, nie waży dużo. Mamy tylko taką małą porcję, którą potrzebujemy. Więc polecam. Mam jeszcze zapasowe soczewki i pojemnik na soczewki. Moje serum do twarzy, które uwielbiam z EOSi i też kupiłam je w wielorazówce. I mam to w takim woreczku strunowym zabezpieczone, po prostu gdyby coś tutaj wyciekło. Pilnik do paznokci. I to jest kolejna próbka. To jest taka pianka oczyszczająca do twarzy. I ostatnia rzecz w tym woreczku to wosk do aparatu, który mam. Ja już nie noszę aparatu, ale gdyby moje druciki retencyjne się odkleiły, coś by tam się stało, to mam to ze sobą, żeby w razie czego się zabezpieczyć. Także to tyle, jeśli chodzi o kosmetyki. W drugim takim woreczku mam coś, czego nigdy nie brałam. Pierwszy raz biorę ze sobą coś takiego a la apteczkę, nauczona doświadczeniami w Peru.
Także mam tutaj jakieś elektrolity, węgiel, tabletki na gardło przeciwbólowe, tabletki na alergie. Takie rzeczy, które po prostu mogą okazać się przydatne i nie zajmują dużo miejsca. I oczywiście nie biorę całych opakowań tych wszystkich leków, tylko biorę na przykład po 2, 3, 4 tabletki, jeden listek, coś takiego, ponieważ tak naprawdę nie jadę na żadne odludzie. Wszędzie są kliniki, szpitale. Ja oczywiście mam ubezpieczenie podróżne, pamiętajcie zawsze o tym. Więc w razie czego, gdyby coś się działo, oczywiście zawsze mogę pójść do lekarza czy do szpitala i wszędzie mi pomogą. Natomiast no, mam takie kilka najważniejszych, najbardziej podstawowych rzeczy ze sobą. I mam tutaj jeszcze maseczki i tejpy na kolana. Pozdrawiam wszystkich z kontrolacją rzepki. Zaraz już tak naprawdę przejdziemy do ubrań i to już będzie końcówka. Ale jeszcze mam takie rzeczy właśnie związane z nagrywaniem, robieniem kontentu i tak dalej. Elektroniką. To jest moja przejściówka do kart SD, do laptopa. I po prostu to jest najbardziej znienawidzony przeze mnie przedmiot. Dlaczego w MacBookach Air nie ma wejścia na kartę pamięci? Nie rozumiem tego. I muszę po prostu coś takiego wieźć ze sobą, tylko po to, żeby móc odczytać kartę pamięci na laptopie. I to mnie boli. Ale całe szczęście jest lekkie, więc taki plus, że przynajmniej nie waży to nie wiadomo ile. A takie rzeczy, które ważą, to mam tutaj. Tutaj mam wszystkie moje kable, ładowarki. Mam tutaj oczywiście ładowarkę i zapasową baterię do aparatu, również kabel do tej ładowarki, no i ładowarka do laptopa i do telefonu. I dzisiaj dopiero się zorientowałam, że ta końcówka do gniazdka to jest to samo i do laptopa i do telefonu, więc biorę tylko jedną. No i oczywiście te kable. Tak. I ostatnia rzecz to przejściówka do prądu, którą będę potrzebować w Dubaju i w Singapurze. Jeśli chodzi o buty, to na drogę zakładam moje buty sportowe, a biorę ze sobą takie laczki Zero Shoes, które imitują chodzenie boso. Kocham je i tak, to już jest inna para niż była na ostatnim odcinku, bo musiałam je wymienić, bo mi się zniszczyły po wielu latach używania. I już prawie koniec, przechodzimy do moich ubrań, czyli tego, co zajmuje tak naprawdę dosyć niewiele miejsca w moim plecaku. Poza tym, co będę miała ubrane na drogę, mam koszulę i taki mały packing cube. Nie wiem, jak to nazwać po polsku. Organizer podróżny, powiedzmy. I ta koszula niestety zajmuje dosyć sporo miejsca, ale uwielbiam ją. Ona jest w ogóle z muślinu, także 100% bawełna i jest piękna. I nie wyobrażam sobie jej nie wziąć. Aha, czyli w sumie to jest nieprawda, że ta bluza jest jedyną rzeczą z długim rękawem, bo to też ma długi rękaw. No i packing cube. Już wam pokazuję, co tutaj jest. I pierwszy raz chyba nie biorę osobno woreczka na bieliznę. Wszystko mam tutaj. Voilà. Bardzo lubię te organizery, bo dzięki nim mogę wziąć sporo rzeczy i one zajmują naprawdę mało miejsca, bo one są wszystkie tak fajnie upchane. I zajmują naprawdę mniej miejsca, niż gdybym je tak wrzuciła luzem, czy w jakimś woreczku. Oczywiście strój kąpielowy, jedna góra, jeden dół. Ja mam dylemat, który strój kąpielowy wziąć, ale poszłam po prostu w taki najbardziej klasyczny, basic, czarny. Następnie bielizna i skarpetki. No i już ubrania. Z dołów mam kuloty. To są czarne, lniane kuloty. I one są cudowne, bo są bardzo przewiewne, nie jest mi gorąco, a trochę bardziej zasłaniają ciało, co się przydaje na przykład, kiedy chcemy wejść do jakiejś świątyni, czy coś w tym stylu. I mój drugi dół to takie kolarki czarne, no są tak gdzieś do połowy uda. I tutaj są moje górne części ubrań, także oczywiście na drogę mam ten czarny t-shirt, który pokazałam i ten czarny topik, bralet, stanik, jakkolwiek to nazwiemy. I 5 innych gór tutaj. To jest jedyna kolorowa rzecz, którą biorę. Taki t-shirt. Nie wiem, bardzo go lubię w podróży i on jest taki bardzo cienki, ma materiał, jest wygodny, tak się bardzo podróżniczo kojarzy, więc biorę to. Taki biały top na jedno ramię, mój ulubiony beżowy crop top, który jest już trochę zniszczony,
ale uwielbiam go. Czarny crop top z krótkim rękawkiem i taki czarny top na cienkich ramionczkach, który też już swoje przeżył, bo miałam go nawet ze sobą, jak byłam pierwszy raz w Azji. Właśnie to był ten wyjazd z moją mamą do Dubaju, Malezji i Singapuru i już go tam używałam 5 lat temu, a też nie kupiłam go już przed wyjazdem, więc to już jest wiekowy top. No i to już jest prawie wszystko, bo tutaj jest jeszcze taka kieszonka. Kto ma Kankena, to wie, że wszystkie mają jeszcze taką kieszonkę tutaj. I to jest chyba przeznaczenie tego, to jest taka kieszonka na taką podkładkę, na której można usiąść na ziemi. No ja tego nie potrzebuję, więc już dawno to wyjęłam. A mam tutaj takie trzy ważne rzeczy. Mam zapasowy telefon, gdyby coś się stało z moim telefonem, ale też dlatego, że w Indonezji prawdopodobnie planuję kupić kartę SIM i nie chcę tej karty SIM wkładać w mój normalny telefon, bo będę musiała wtedy wyjąć moją normalną kartę SIM z numerem polskim. Dlatego biorę drugi telefon. To jest po prostu mój stary telefon, który ma już chyba z 8 lat. No i tutaj dane mojego ubezpieczenia i taki portfelik, w którym mam euro i dolary, które na miejscu będę wymieniać na lokalną walutę. Także to tyle. To jest wszystko, co zabieram ze sobą na miesiąc w Azji. Wyjeżdżam już w poniedziałek. Jeżeli chcecie śledzić mój wyjazd na bieżąco, to zapraszam Was na mojego Instagrama i na TikToka. Tam będę wrzucała relacje z wyjazdu. I tak. Dziękuję Wam za oglądanie. W ogóle miłym zaskoczeniem dla mnie było to, że kilka osób pytało, czy będzie filmik z pakowania. Bardzo mi jest miło i cały czas nie mogę się przyzwyczaić do tego, że ktoś faktycznie ogląda moje filmiki, bo przez wiele lat dosłownie moje filmiki miały po kilkaset wyświetleń. Więc jest to bardzo miłe. A teraz muszę spakować się od nowa, no bo wszystko to wyjąłam, żeby Wam pokazać. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!